Cześć. Witam cię serdecznie na tym webinarze. Dziękuję ci za to, że pobrałaś, pobrałaś ten webinar. Będę mówić o odchudzaniu okiem psychodietetyka. Często jest tak, że im więcej się odchudzamy, tym paradoksalnie więcej tyjemy. I dzisiaj właśnie o tym będę się dzielić swoim doświadczeniem z gabinetu właśnie psychodietetyka, dlatego że. Mam przygotowanie dietetyczne, ale przede wszystkim skupiłam się na aspektach psychologicznych. Ukończyłam studia podyplomowe z psychodietetyki i jestem również coachem. Wspieram głównie kobietę na konsultacjach indywidualnych i psychologia odżywiania, odchudzania się jest takim moim konikiem. Mam ze sobą kilkaset godzin takich indywidualnych spotkań i pomyślałam sobie, że właśnie tego typu Webinar y, pozwoli mi przekazać Wam, y, jakie się tam zadziewają najczęściej mechanizmy, że bardzo chcemy schudnąć, a jednocześnie im bardziej chcemy schudnąć, tym mniej nam to wychodzi. Jestem też autorką kursu online: Odchudzanie od kuchni. Y, szczególnie dla tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na konsultacje indywidualne y, albo y, chcą właśnie. Przyjrzeć się temu, jak się odchudzać mądrze, to właśnie ten kurs bardzo polecam. I też ten webinar jest takim wprowadzeniem i troszkę takim pokazaniem, jak w ogóle odchudzanie można myśleć inaczej niż przez diety. I przygotowałam ten webinar w związku z tym, że obecnie trwa promocja na tenże kurs. Odchudzanie od kuchni. Na końcu kilka słów o nim powiem. Możecie też u mnie znaleźć e-book Odżywcze przepisy dla zabieganych. Znajdziecie mnie też wszędzie pod hasłem Szczęście od kuchni, także zapraszam Was do podcastów, do przeglądnięcia mojego Instagrama czy, czy Facebooka czy grupy na Facebooku. Najczęściej trafiają do mnie klientki, tak. Wydzieliłam tej dwie grupy, ale pierwsza grupa to jest myślę, że jakieś 90-95% osób. To są właśnie takie osoby, które są całe życie na diecie, chudną i tyją naprzemiennie. Często się tam pojawia taka niecierpliwość, że chcę szybko. Szukam jakiegoś sposobu na to, żeby już zobaczyć efekty i Lubię takiego poszukać sobie takiego świętego grala, tak? że ktoś mi coś powie, pokaże i że ja będę temu y, przestrzegać tak? tych zasad i schudnę. Dlatego właśnie święcą triumfy różne diety okresowe, one się zmieniają, był biukan, Pozdąbrowskiej, Keto, Low Carb itd., itd. Często to też kobiety, które nie mają czasu dla siebie po prostu, bo są zabiegane, zaganiane, bo tutaj asertywność bardzo często szwankuje. I ogólnie ta grupa kobiet też często jest w bardzo dużej takiej reakcji stresowej. Tam się dużo dzieje na poziomie emocji, na poziomie takiej mobilizacji organizmu, walk, walcz lub uciekaj, i bardzo dużo pracujemy tutaj na właśnie tej płaszczyźnie psychologicznej. A druga grupa mniej liczna, to są osoby, które się nie odchudzały wcześniej. Ale właśnie po 40 najczęściej chcą zadbać o swoje zdrowie. Widzą, że jednak to ma znaczenie, co jedzą, że ta nadwaga, która się pojawiła, jednak stanowi jakiś problem zdrowotny i potrzebują takiego mądrego poprowadzenia w tym odchudzaniu, w tym poukładaniu sobie tego stylu odżywiania według nowego klucza. Wiedzą, są świadome, że nie byłyby w stanie i że nie chcą polegać na jadłospisie. Także ta druga grupa na pewno super skorzysta z kursu. Pierwsza również, natomiast to wszystko zależy, jaki tu jest też ten udział tego jedzenia emocjonalnego. W kursie o tym jedzeniu emocjonalnym też opowiadam, więc na pewno będzie to dobra, dobre wprowadzenie, natomiast często warto sobie połączyć to z pracą jednak indywidualną. Ale o tym na koniec. A na początek, żeby jeszcze Was wprowadzić właśnie w temat, jak to się w ogóle dzieje, że zaczynamy się poruszać w tym błędnym kole odchudzania. Kobiety, które do mnie trafiają, to zawsze zaczynamy od przyjrzenia się temu, kiedy się pojawiła ta pierwsza dieta. I Ona często jest już wtedy, kiedy się pojawia niezadowolnie z ciała w okresie nastoletnim, a czasami też jako dziecko już mamy fundowaną dietę, jakieś czasy odchudzające itd., tak to niezadowolenie z ciała jest programowanie w dzieciństwie. Ja to nazywam taką nagrywarką, bo wtedy właśnie uczymy się świata, uczymy się o sobie, o świecie, o innych. To w jaki sposób rodzice do nas mówią, później też rówieśnicy, to w jaki sposób na przykład mama mówi o sobie, o swojej sylwetce. My rodzimy się i nie myślimy o sobie, że ale mam grube uda, albo nie wiem, gdzieś coś mi tam odstaje. My uczymy się tego, bo na przykład dostajemy takie komunikaty, wciągnij ten brzuch, za grubę masz uda do tej sukienki, trzeba cię odchudzić, tak? albo mama na przykład często o sobie mówi, że źle wygląda. Social media też są takim kreatorem w tym momencie już kultu, tak, sylwetki szczupłej, otoczenie często właśnie na nas można powiedzieć. No programuje tak, to, że szczupy równa się zdrowy, szczupy równa się szczęśliwy, jesteśmy otoczeni zdjęciami pięknych kobiet, które są prześliczne tak, w anturażu też takim bardzo wspaniałym, które nam się kojarzą z poczuciem szczęścia. Otaczają nas metamorfozy. Jest smutna szara, przygarbiona pani z nadwagą i obok ta sama pani już szczęśliwa w, w takich kolorach innych, w innej postawie ciała wyszczuplona. No i oczywiście przypisujemy od razu automatycznie, że trzeba schudnąć, żeby się tak czuć właśnie w szczęśliwy sposób. I jak wspomniałam, ta szczupłość jest przepisywana zdrowiu, tak? że zdrowie równa się szczupłość, co oczywiście nie zawsze idzie w parze, bo można nie mieć super szczupłej sylwetki, a być zdrowym metabolicznie i odwrotnie. Można być teoretycznie szczupłym, bo można mieć taką budowę ciała, ale na przykład otyłość taką wewnętrzną, a można mieć tę szczupłość, ale okupioną ogromną ceną, która wynika z tego, że bardzo dużo. Czasu, energii poświęcamy na odchudzanie. Liczymy każdą kalorię. Kosztuje nas to dużo stresu. Życie poświęcamy na to, żeby po prostu e, walczyć o tą szczupłą sylwetkę. I w związku z tym tak naprawdę nie ma nas w życiu tak po prostu. E, to niezadowolenie z ciała też teraz przychodzi mi do głowy taka m, jedna z osób, która im opowiadała na przykład o sytuacji, kiedy była na diecie, uważajcie, wtedy, kiedy była w przedszkolu i na przykład mama jej dawała do pudełeczka, jak szła gdzieś tam pod po opiekę, tak do jeszcze innej osoby, jakieś konkretne jedzenie i ona na przykład to dziecko jadło coś innego niż tamci domownicy. To są te bardzo szkodliwe w czasy odchudzające. Na które dzieci się wysyłało, tak, żeby, żeby schudły. To jest na przykład jedna z osób, która teraz mi przychodzi do głowy, która, no właśnie, mama zaprowadziła do dietetyka, jak ona miała tam 13 czy kilkanaście lat, i oczywiście dostała dietę 1200 kalorii, i uwierzyła w to, że to jest taki wyznacznik tego, jak ma wyglądać prawdziwa dieta, i przez wiele, wiele, wiele lat potem, właśnie wracała do tej rozpiski na 1200 kalorii. No i oczywiście, jeśli to niezadowolenie z ciała jest, uważamy, że powinniśmy zmienić swoją sylwetkę, zaczynamy dietę. I teraz często ta dieta jest zbyt restrykcyjna. Jest tam dużo zakazów i nakazów, co wolno, czego nie wolno. Diety są bardzo popularne. Jak sobie wpiszemy do internetu odchudzanie, sposoby na odchudzanie, to będą się nam pojawiały takie właśnie. Obietnice szybkiego efektu, metamorfozy, o których wspomniałam, mody, że teraz jest modna dieta taka, za chwilę będzie inna. Lubimy też takie proste rozwiązania, bo bardzo często nie mamy zaufania do siebie. O tym zaufaniu do siebie jeszcze będę dużo mówiła dzisiaj, ale wydaje nam się, że jest ktoś mądrzejszy. Wierzymy w autorytety, tego też jesteśmy jako dzieci uczone, że pani w szkole wie lepiej, że nie wiem ksiądz wie lepiej, że ktoś rodzic wie lepiej, tak? że w związku z tym szukamy tego autorytetu, który nam da rozpiskę i powie, jak tylko będziesz jadła to, to, to i to w tych godzinach, to na pewno schudniesz. I oczywiście często ta pierwsza dieta idzie fajnie, bo jeżeli my mamy taki bardzo wyraźny cel, typu do wesela, bo nie wiem, chcę znaleźć faceta, bo chłopak mnie rzucił, no niestety takie cele często są, to ja się skupiam na tym celu i jestem w stanie, na przykład, trzy miesiące jeść z tą kartką. Odstawiam wszystko na bok i jem za wszelką cenę, po prostu skupiam się na tym. I oczywiście, że to popłaca w takim sensie, że chudnę. I teraz jest jeszcze jedna pułapka, bo wtedy, jak ja chudnę, to zaczynam mieć taki dużo komplementów z otoczenia. Rówieśnicy na przykład w szkole, jak to było w liceum, na przykład mówią, rodzice mówią, że pięknie wyglądasz, jak Ty, jak ty pięknie schudłaś, jaką Ty masz silną wolę, itd., itd. My sobie zapamiętujemy ten moment, kiedy tak się fajnie czułyśmy. Ale prawda jest taka, że ta super restrykcyjna dieta ona nie może trwać wiecznie i my nie potrafimy na niej być nie dlatego, że nie mamy silnej woli, tylko że i psychologicznie, i fizjologicznie to jest nie do utrzymania. No i potem wyskakujemy najczęściej z tej diety w drugie kontinuum. Przychodzi zmęczenie, przychodzi pogorszenie nastroju, bo tak komplementy już dostałyśmy. Już jest dużo takiego zmęczenia. Znowu nie mogę iść do restauracji, żeby coś zjeść ze znajomymi, znowu nie mogę zjeść obiadu wspólnie z rodziną, znowu muszę poświęcać kilka godzin, żeby robić zakupy i coś sobie gotować. I takie zmęczenie, też często przy takim zmęczeniu przychodzą jakieś, jakieś stresy, jakieś sytuacje, takie, które nas wybijają z rytmu, z naszej rutyny. No i oczywiście. Możemy potem wskoczyć w to kontinuum jedzenia za dużo. Tak, mamy. Ten nasz plan jest po prostu zbyt idealny. Nie mamy w ogóle pomysłu na to, jak jeść bez kartki. Często za mało jest tych kalorii. Tutaj sobie napisałam Minnesota Stadium, żeby Wam powiedzieć. Był taki eksperyment prowadzony, w którym. W związku z pewnymi badaniami yy, yy, głodzono, tak, można powiedzieć, bo męż mężczyzn, którzy dostawali mniej kalorii niż potrzebowali, i oni wszyscy schudli to trwało pół roku, natomiast potem mieli bardzo. Duże takie ciągi jedzeniowe, obiadali się kompulsywnie, wszyscy oni też oglądali zdjęcia potraw, planowali, że po zakończeniu eksperymentu otworzą restaurację. Czyli zobaczcie, to jest wszystko to, co robią kobiety, które są na dietach, tak? obserwują konta, jakieś fit, obserwują konta z przepisami. Bardzo często też te osoby, które do mnie trafiają, mówią, że no, ja to tak jem malutko, ale bardzo lubię gotować dla innych. No, i to bardzo lubię gotować dla innych też jest tym aspektem radzenia sobie w ten sposób, tak? Z tym, że chociaż sobie pogotuję, tak? Ale to jest, wiecie, to jest tortura tak naprawdę. Pojawiają się niedobory pokarmowe oczywiście, jeśli ta dieta jest taka restrykcyjna. E, pojawia się jedzenie emocjonalne. Jeżeli na przykład my chcemy jeść zgodnie z kartką, ale pojawia się na przykład smutek, złość, e, jakieś emocje trudne, z którymi wcześniej sobie radziłyśmy jedzeniem, jedząc czekoladę, a nie przerobimy tego aspektu, no to siłą rzeczy, e, niestety, ale z tej diety prawdopodobnie też wyskoczymy, bo e, ta pamięć emocjonalna, ten nawyk emocj e, zajadania emocji będzie silniejszy. Często to znaczenie na diecie jest też związane z brakiem asertywności, bo my nie potrafimy odmówić nie wiem, koleżance, która przyniosła ciasto, nie potrafimy też odmówić nie wiem, dodatkowych zadań, które na nas narzuca szef, a potem jesteśmy wściekłe na siebie, bo nie mamy czasu, albo na przykład przegapiłyśmy porę karmienia. tak? Nie potrafimy też indywidualizować tej diety pod siebie, ale też zwracać uwagi na to, czego ja potrzebuję, bo te kalkulatory internetowe i rozpiski dietetyczne są przygotowane w oparciu o jakieś uśrednione wartości, a my jesteśmy tylko człowiekiem i nawet ja każdego dnia tak naprawdę potrzebuję i spalam inną ilość kalorii i to dotyczy nie tylko tego, ile się ruszam, ale też tego, co się dzieje w moim organizmie, czy jestem przy, na przykład przed okresem, czy po okresie, w którym właśnie dniu cyklu, czy było zimno, czy nie, to wszystko ma znaczenie. Po nieprzespanej nocy, na przykład, możemy też mieć potrzebę zjedzenia większej ilości kalorii. No i w ogóle, tak psychologicznie jest coś takiego, jak nacisk rodzi opór. To znaczy, jedzenie z kartką to jest stosowanie tak naprawdę takiej przemocy wobec siebie, bo ja uważam, że ktoś inny wie lepiej, co ja dzisiaj mam zjeść na śniadanie. I to powoduje, że zaczynamy po prostu być bardzo zmęczone. I następuje etap odstępstwa, często połączony z takim dużym przejedzeniem się. I to z kolei podkopuje naszą wiarę we własną skuteczność, no bo miało się udać, plan był dobry, dietetyk był super, jadłospis spis ekstra, tylko ja nie dałam rady. To odstępstwo czasami przez moje klientki jest określane jako takim byciem w Nibylandii. Tak? Pojawia się dużo takich różnych haseł. Pal to licho i tak mi się nie uda. Po co to wszystko? Tak, jak już zjadłam kawałek, to to nie ma znaczenia. Nie mam przyjemności w życiu, czyli dużo takich myśli przyzwalających. No, ale to jest też konsekwencja tego, że próbowałyśmy tego podejścia zero że polegania wyłącznie na rozpisce i podporządkowania się zewnętrznemu, komuś, kto nam powiedział, jak mamy jeść, jak mamy żyć. I w związku z tym poszło w to zajadanie się w wyniku odstępstwa. No i to oczywiście podkopuje tą wiarę i pojawia się takie myślenie, okej, okay, to mi się już nie uda, to już nie jestem na diecie, a jak już nie jestem na diecie, to wskakuję w drugi kontinuum, to już nie ma znaczenia, czy ja zjem jedno ciastko, całą paczkę ciastek, no i do kolejnego razu, kiedy Albo znowu wraca mi to niezadowolenie z ciała, albo znowu nabieram trochę więcej mocy, albo znowu odkrywam, nie wiem, nową grupę w internecie, nową dietę, trochę tak w sobie zbieram się i myślę sobie, no dobra, może się jednak uda i znowu wchodzę na to błędne koło odchudzania. Czasami też takie błędne koło odchudzania to jest codziennie, nowe kółko. Tak, że ja codziennie rano wstaję i ważę się na przykład i jestem z siebie niezadowolona i od rana już ścinam kalorie a wieczorem na przykład jestem zmęczona, wracam z pracy, przejadam się, potem jestem z siebie niezadowolona, no i rano znowu jest to samo, bo ja znowu wracam z taką myślą, że to po prostu już muszę dzisiaj już, dzisiaj to już będzie, od dzisiaj to już zacznę. I możemy w takim błędnym kole odchodzenia tkwić codziennie i trafiają do mnie osoby, które są pod 20, a nawet więcej lat w takim właśnie błędnym kole. I bardzo często te osoby, które do mnie trafiają, mają jedną spektakularną metamorfozę swoją w pamięci. To znaczy, raz im się udało tak spektakularnie schudnąć, 20 kg, na przykład 25 kg, i próbują wejść na tą niskokaloryczną dietę ponownie i to się nie udaje. I mają takie podejście: no kurczę, przecież raz to zrobiłam, przecież wiem, że to jest możliwe, przecież potrafiłam to zrobić. No to dlaczego ja nie mogę znowu jeść te 1200 czy 1000 kalorii? No, otóż e, e, organizm myli się tylko raz. I drugi raz po prostu Twoja pamięć emocjonalna nie pozwoli Ci na to. I um, dlatego y, taką spektakularną metamorfozę można tylko raz y, zrobić. Y, natomiast ona się w 95% będzie właśnie kończyła efektem jojo. Yy. Po Dlaczego? Bo po takim odchudzaniu spektakularnym i przy tym zmęczeniu przychodzą potem znowu stare nawyki, tak? Te stare nawyki pojawiają się razem z wyrzutami sumienia, z efektem jojo, z obniżoną samooceną, tak? Mamy takie poczucie, że znowu się nie udało, że jestem beznadziejna i do kolejnej diety jesteśmy w starych nawykach. Ten efekt jojo będzie się nam... Pojawiał za każdym razem, kiedy nam się uda przejść przez to błędne koło odchudzania, jeśli nie zmienimy początku, jeśli nie zaczniemy zmiany od innego sposobu podejścia do odchudzania się. Zamiast restrykcyjnych diet, zamiast takiego podejścia zero podejście w taki sposób elastyczny, życzliwy, spokojny. I o tym dzisiaj będzie dużo jak to zrobić. Dlaczego warto jest właśnie pójść w stronę tego odchudzania wolniejszego, ale na, na trwałe. Dlatego, że każda kolejna próba odchudzania, każde kolejne podejście do tego błędnego koła to zawsze się łączy z ogromną samokrytyką, z obniżeniem samooceny. Oczywiście motywacja będzie spadała i to jest normalne. Bezradność, no bo już próbowałam wszystkiego i to podkopuje bardzo właśnie nasze poczucie sprawczości, ale też te odchudzania, które mamy w pamięci, mogą prowadzić do adaptacji metabolicznych. Tak, jeśli właśnie głodzimy się, to może być tak, że organizm uczy się tego, że na świecie jest głód, czyli raczej będzie wchodził na tryb oszczędnościowy, jeśli tylko zobaczy, że obniżamy kaloryczność, to będzie, można tak powiedzieć, nerwowo reagował, tak? że on nie wie, że supermarket jest za każdym rogiem, więc jeśli tylko wyczuje, że przychodzi głód, to może nas wręcz zmusić do napadu na jedzenie, bo, bo boi się, że za chwilę znowu będzie to samo, że znowu będziemy na takiej niskokalorycznej diecie, i dlatego szczególnie, szczególnie osoby, które mają w doświadczeniu to odchudzanie na niskokalorycznych dietach, powinny unikać zbytnich restrykcji, zbytnich, zbytniego ścinania kalorii, ale również doprowadzania się do takiego głodu przez przypadek, nie typu, że nie mam nic do jedzenia i chcę przegapić posiłek albo wytrzymać do kolejnego posiłku. To po prostu się nie opłaca. Tak jak wspomniałam, te diety... To podejście dietowe nie działa, bo, bo my chcemy oddać tą władzę na zewnątrz i w związku z tym oddalamy się od siebie. Kluczem do sukcesu jest czytanie swoich sygnałów z ciała. I ja rozumiem, że na początku to może być trudne, dlatego że możemy te sygnały mieć totalnie zaburzone przez właśnie to dietowanie, ale to jest, słuchajcie, jedyna droga. Jedyna droga, żeby zacząć być własnym ekspertem, żeby prowadzić taki auto monitoring, i o tym też powiem, jak to, jak to robić. Naprawdę potrzebujesz włączyć więcej krytycznego myślenia i odzyskać to zaufanie do siebie. Nie każdy guru w internecie, który tam zachwala swoją dietę czy swoją metodę, jest wart tego, żeby mu ufać lubię takie podejście question authorities, kwestionowanie tych autorytetów, czytanie różnych, tak, okay, jeżeli ktoś wychwala dietę keto, wygooglaj sobie, jakie są wady diety keto, bo jeżeli ktoś po prostu pokazuje tylko zalety, no to pytanie, czy to aby na pewno jest cała prawda, tak, bo to nas może potem... W taką pułapkę wrzucać, że gdzieś tam jest jakaś dieta i ja szukam ciągle, szukam i tak, i ten, i tutaj taka dieta, i inna dieta, i taka książka, i kolejna książka. I to może doprowadzić do tego, że już totalnie nie wiesz, co ci służy, a co ci nie służy. A prawda jest taka, że na tych różnych dietach mogą być nawet super posiłki, ale one mogą być niedopasowane do ciebie. I tutaj sobie zapisałam eksperyment fit-shake. Był taki eksperyment, w którym dano dwóm grupom uczestników do wypicia szejki i jednej grupie powiedziano, że jest to fit shake, który ma, nie wiem, tam ma 350 kalorii, a drugiej grupie powiedziano, że jest to shake proteinowy, sycący, który ma 600 kalorii. I obie grupy, jak się domyślacie, wypiły dokładnie ten sam shake. Mierzono poziom hormonu głodu, tak greliny w organizmie tych dwóch grup uczestników. Nie pytano ich czy jesteś bardziej czy mniej głodny, jak się czujesz, tylko po prostu mierzono ten poziom. Czyli nie było tutaj takiego wpływu, nie wiem, myśli czy jakiegoś odczucia. Na poziomie fizjologii sprawdzano. I okazało się, że jeśli osoba wypiła Fitshake, to miała ten poziom hormonu głodu na innym poziomie niż ta która wypiła shake proteinowy. Innymi słowy, jeżeli ja wierzę w to, że piję odżywczy, jakościowo dobry i taki sycący shake, czy też jem taki posiłek, to ja się nim bardziej najem i będę czuła mniej głodu niż fit Shake. Oczywiście, jak się domyślacie, obie grupy wypiły dokładnie ten sam kalorycznie i w ogóle jakościowo identyczny produkt, więc nie opłaca się naprawdę podążać za nawet przepisami, że jak najbardziej, najmniej kaloryczna sałatka i tak dalej. Bo jeśli na przykład ty masz ochotę zjeść coś konkretnego, że na przykład masz na lunch takie podejście, że oj, coś bym dzisiaj zjadła po prostu ciepłego na przykład, nie? I mam ochotę na zupę pomidorową, a w rozpisce jest fit coś tam i jesz to fit coś tam, to nie zaspokajasz swojego głodu smaku. I to już też może powodować, że będziesz, po prostu to jedzenie będzie za tobą chodziło. Choćby ta fit sałatka miała tam tyle samo kalorii, co, co ta zupa. Jeżeli zmuszamy się do podążania jakimiś konkretnymi rozwiązaniami typu low carb na przykład, albo śniadanie białkowo-tłuszczowe. A znowu udowodniono, że są osoby, które mają taki skład mikrobioty jelitowej, że odczuwają sytość dopiero wtedy, kiedy dostarczą węglowodanów zbożowych, bo tam są takie bakterie, które potrzebują akurat takich węglowodanów. No i być może twoja przyjaciółka, albo ktoś z internetu świetnie sobie radzi na takiej diecie, czy na śniadaniu, na przykład białkowo-tłuszczowym, ale Tobie może to nie służyć. Na przykład owsianka, ktoś może świetnie się czuć na owsiance i ta owsianka tą osobę syci, ale są osoby, które nawet jaką super zbilansują, tutaj tak źródło białka, tłuszczu, ta owsianka będzie syciła ich na krócej. I na przykład ja jestem taką osobą i ja bardzo rzadko jem owsianki, bo nawet jak ta owsianka ma 600 kalorii, jest świetnie zbilansowana, to ja dosyć szybko jestem głodna. I często właśnie moje klientki jak zmieniają sobie to śniadanie nie na takie, które tam w internetach jest, tylko właśnie na takie, które one czują, że dzisiaj potrzebują, to wtedy zupełnie inaczej e, przebiega właśnie e, to odczuwanie e, sytości, tak? Ta sytość przychodzi szybciej i na dłużej. Dlaczego diety nie działają? To już wspomniałam, tak, że robimy zmiany na chwilę, zamiast zbudowania sobie nawyków, które zostaną z nami na zawsze. Chcemy zmienić za dużo naraz i perfekcjonizm, słuchajcie, jest po prostu w zasadzie to chyba u każdej osoby, która do mnie trafia, ten perfekcjonizm się przejawia i to podejście zero-jedynkowe, że jak już idę na dietę, to po prostu musi być wszystko idealnie. I szybko efekty. I w ogóle jest jeszcze takie podejście zakładania, że musi być trudno, musi boleć bez pracy nie ma kołaczy. I to znowu jest dużo przekonań z dzieciństwa wpojonych nam, że musi boleć i że mm, trzeba czuć głód, żeby chudnąć. Nie, nie trzeba, a nawet powiedziałabym, że nie wolno, że tak trzeba komponować posiłki, żeby tego głodu nie było, bo ty musisz budować taki sposób jedzenia. Nawet już w czasie odchudzenia, żeby on został z tobą na dłużej. I zmora, naprawdę zmora, prawie wszystkie osób, które do mnie trafiają, że nie pozwalamy sobie na prawdziwy odpoczynek. Bo nawet jeżeli ten odpoczynek się pojawia, to często jest okupiony wyrzutami sumienia. I dlatego często jedzenie pełni taką funkcję pozwolenia sobie na odpoczynek. To jest troszkę tak zakopane pod spodem. Ale na przykład pracuję przy komputerze, mam pracę zdalną i nie odchodzę od komputera w, w żadnym, jakby nie pozwalam sobie pójść po prostu nie wiem, na balkon i popatrzeć w niebo. Jedyne, na co sobie mogę pozwolić, to pójść do kuchni i coś zjeść. Tak? Albo nie potrafię sobie tak po prostu spędzić ze sobą sama czasu na kanapie, tylko właśnie od razu czuję taki ogromny dyskomfort z tym związany, bo na przykład w domu rodzinnym zawsze słyszałam, że, że to lenistwo, że przecież jest tyle do zrobienia, że kto to słyszał, siedzieć, a odpoczniesz sobie w nocy. No i to powoduje, że. Jedyny taki odpoczynek powiązany jeszcze z przyjemnością pojawia się wtedy, kiedy jemy. No i bardzo trudno jest sobie tego odmówić. I jak chcemy być na diecie, a nie zaadresujemy też tego, no to będzie bardzo, bardzo trudno. Kolejny aspekt. Jesteśmy non-stop w trybie walcz uciekaj, tak? Mobilizacji układu nerwowego, w stresowej reakcji. I jak ja pracuję indywidualnie, zawsze ten temat poruszamy. Dlatego że. Żeby chudnąć, to trzeba tak naprawdę być w spokoju. Jeśli ciągle mamy aktywowany układ nerwowy w stresie, no to będzie bardzo trudno chudnąć, bo kortyzol zapobiega. Tak jakby on. Jeżeli z punktu widzenia mózgu źle się dzieje na świecie, tak, bo on jakby kortyzol, czyli ten hormon stresu odbiera na poziomie mózgu, i to jest dla niego sygnał, że są jakieś zagrożenia. Biegają jakieś lwy i tygrysy. On nie wie, że to jest kwestia, nie wiem, tego, że ja się zastanawiam, czym jest praca zwolnią, a może to jest na wyrost. Ale tak to odbiera mózg, więc on będzie raczej skłonny do tego, żeby tkankę tłuszczową trzymać, a nie puszczać. Bo przecież trudne czasy są, bo na świecie dzieje się źle. Więc ta tkanka tłuszczowa jest zapasem na czarną godzinę. A czasami y, jesteśmy też w takich dwóch skrajnościach, że bardzo łatwo wchodzimy w tryb walcz uciekaj, ten tryb mobilizacji, y, stresowa reakcja na jakieś zagrożenie prawdziwe, bądź tylko wyimaginowane, tak, go w myślach. I jesteśmy tam tak długo i już na przykład mierzymy się z jakimś przeciwnikiem, y, przeciwnikiem, tak, bo to mogą być nasze myśli, i czujemy, że tam już się nie da ani walczyć, ani uciekać, że jesteśmy już. Tak wyczerpani, że układ nerwowy przechodzi w taki tryb zamrożenia, zastygnięcia. I to jedna z moich klientów nazwała Nibylandią. I teraz e, u wielu osób to przełączenie tej wajchy z tego trybu mobilizacji do trybu e, tego zastygnięcia odbywa się poprzez przejadanie się. I bardzo często jest tak, że w ciągu dnia jest adrenalina, jest dużo się dzieje w pracy, jest po prostu tempo, 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 tempo a potem w domu przechodzę i potrzebuję do tej niby landii się zamknąć, tak? I właśnie to jedzenie mi pozwala przenieść się na chwilę, odciąć się od rzeczywistości i trochę zresetować ten mój układ nerwowy. Często tutaj jest problemem też nierealistyczny obraz siebie idealnej, dążenie do jakiegoś konkretnego ideału. Wiem, ostatnio, jak wiem, jak to mówiłam, że ona potrzebuje schudnąć dwa kilogramy, konkretnie dwa kilogramy, bo, prawda, tak właśnie... Uważa, że tak będzie dobrze. Nie? Odkładamy bycie szczęśliwą na później, tak? Że ja będę szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy, kiedy schudnę, co więcej, dowalamy sobie, tak? Nie zmieniamy ubrań na większe, bo uważamy, że musi nas cisnąć. Nie wiem, osoba, która na przykład ćwiczy w zbyt małym stroju, tak, na siłowni, bo uważa, że jak założy większy, to już zapomnij o tym, że musi się odchudzać. I tu sobie napisałam kortyzol, kortyzol, kortyzol. Zobaczcie, to wszystko jest ciągle, ciągle, um, ciągle są te myśli, a tu mi odstaje, a tu jestem za gruba, a tu jestem nieszczęśliwa. Jakbym schudła, to bym była szczęśliwa. I ciągle sobie dowalamy i słuchajcie, to nie jest dobry klimat do odchudzania się. I, i dlatego też w kursie ja też mam cały trzeci moduł, tam jest właśnie o psychologicznych aspektach odchudzania się i również o m, obrazie ciała. Zdrowa relacja z jedzeniem to jest spokojna głowa, ale w drugą stronę też to działa, że spokojna głowa to zdrowa relacja z jedzeniem. Więc my potrzebujemy odzyskać tą zdrową relację z jedzeniem, i to też nam pozwoli na to, żeby ta nasza głowa była spokojna, żebyśmy się mogli zająć innymi rzeczami w życiu, do których zostaliśmy powołani, tak? No bo przecież życie ma do, do zaoferowania wiele więcej niż tylko jedzenie. Więc jak to zrobić, czy da się schudnąć inaczej, czy da się schudnąć trwale? Ja zachęcam was do tego, żeby właśnie kompletnie zmienić myślenie o odchudzaniu, żeby myśleć o odchudzaniu nie jako diecie na chwilę, ale o naprawdę znaczącej zmianie życiowej, takiej, którą chcecie uszyć na swoją miarę. Wy jesteście tymi krawcowymi i Wy potrzebujecie znaleźć y, sposób na siebie. I jeżeli Waszym celem jest schudnąć do przysłowiowego wesela, no to okej, okay, to jakby dieta, jadłospis na trzy miesiące, na dwa miesiące, post i tak dalej, okej, okay, to na pewno zadziała, tak, krótkoterminowo. Tylko potem przyjdą te wszystkie inne rzeczy, o których mówiłam. Ale według mnie dieta skuteczna to jest taka, żeby schudnąć na zawsze, żeby zmienić styl odżywiania. I w ogóle można też wyrzucić, jeżeli da Wam to pomoże, z słownika słowo dieta. Można mówić o odżywianiu, o stylu żywienia. Bo tak naprawdę dieta to właśnie to oznacza z greckiego. Tak? to jest tak naprawdę styl nawet o ile pamiętam, ma życia bardziej niż odżywiania. My, jakby nowoczesny świat, zawładnął to słowo dieta do tego, że od razu się nam to kojarzy z dietą odchudzeniową, z dietą redukcyjną. Tak naprawdę każdy z nas jest na jakiejś diecie. No więc na czym to polega i od czego zacząć? Trochę już o tym mówiłam. Że potrzebujesz szukać takiego sposobu odżywiania, które zostanie z tobą na zawsze. tak? Zamiast się rozdrabniać, rozmieniać na grosze, biegać do tych różnych, tu dieta taka, tu dieta taka, wektor do siebie. Jak ty potrzebujesz jeść? Co dla ciebie jest ważne? Jakie produkty są dla ciebie takim comfort food, bez których sobie nie wyobrażasz na przykład życia? I jak je włączyć do twojej diety, do twojego odżywiania, żeby one nie jakby rozwalały, tak, tutaj strategicznie całego twojego stylu odżywiania. Tak naprawdę ten zdrowy styl odżywiania, czy nawet życia, pomyśl sobie o tym jako o nowej kompetencji. Być może nie wiem, urodziłaś się w rodzinie, gdzie było nie wiem, jedzenie typowo polskie takie tam prawda schabowy ziemniaki i coś tam tak jesteś przyzwyczajona jeść jesteś przyzwyczajona do pewnych porcji do pewnych na przykład że kawa i ciastko to jest równo to się odpoczynek i teraz potrzebujesz nauczyć się po swojemu zdobyć tą kompetencję jeżeli chodzi o też przygotowywanie posiłków i tak dalej więc traktuj to trochę jak zdobywanie prawa jazdy na początku będzie trudno i oczywiście mogłabyś podążać za jakimś jadłospisem, tylko tutaj ja czasami mówię, że to jedzenie, odchudzanie z gotowym jadłospisem, to jest na takiej zasadzie, jakbyś na egzamin na prawo jazdy pojechała z instruktorem, który by ci wszystko mówił, tu skręć lewo, tu włącz kierunkowskaz, tutaj, prawda, jeszcze by pan pedałami pomagał sterować, no i znasz to prawo jazdy, tylko co z tego, jak sobie na drodze potem nie poradzisz. Więc ty potrzebujesz się uczyć, ty potrzebujesz robić to powoli, może właśnie pachołki strącać i powoli, powoli nabierać w tym wprawy. I ja jeżeli masz prawo jazdy, to wiesz, że na początku było trudno i te wszystkie guziczki, sprzęgło, hamulec, gaz, wydawało się to nie do ogarnięcia, a z czasem jest tak, że to wchodzi w nawyk. Więc co jest najważniejsze, od czego zacząć? Bardzo często, jak myślimy o odchudzaniu, to od razu się pojawia to hasło deficyt kaloryczny. I on oczywiście jest ważny, bo na końcu to deficyt kaloryczny decyduje o tym, czy chudniemy, czy nie, ale on absolutnie nie jest najważniejszy. To znaczy, lepiej jest dochodzić do deficytu kalorycznego w sposób spokojny i taki, nawet intuicyjny i zadbać o inne kluczowe czynniki, które są ważne w odchudzaniu na lata, a które właśnie pomogą w łatwiejszy sposób niż ta dieta gotowa odzyskać, czy uzyskać deficyt kaloryczny. Rób tak, żeby dążyć do tego, żeby być swoim ekspertem i nawet jeżeli ja tak, daję w kursie wskazówki, tak, źródła białka, tłuszczu, będą podanów, to ta wiedza jest ważna, ale to ty decydujesz, co z tego sobie wybierasz. Ty dopasowujesz tą dietę do siebie, ten sposób odżywiania do siebie. Potrzebujesz zdobyć wiedzę, bo na przykład, może jesz jakieś posiłki, które się wydają zdrowe, ale są bardzo kaloryczne. Więc to jest potrzebne, żeby wiedzieć. I wtedy właśnie się uczysz. To jest to Twoje robienie prawa jazdy, a nie, że ktoś Ci powiedział: Zrób taki, nie wiem, sałatkę i ją zjedz, ale Ty nadal nie wiesz. Czy tam Czego było dużo, czego było mało, jak tą sałatkę komponować, żeby ona była sycąca? Jakie są te zasady? Tak? Jak się tego nauczysz, to wtedy idziesz z tą wiedzą w przyszłość i ty jesteś ekspertem od siebie. Także to jest ważne. Samoświadomość, kolejna ważna rzecz. Cały czas bycie w kontakcie poważności ze sobą. Co mnie syci, co nie, po jakich posiłkach y, robi się szybko głodna, życzliwość do siebie cały czas, uczę się, mogę się pomylić, tak? Może zjadłam tą całą czekoladę. Co tam się zadziało? Dlaczego to tak y, się zadziało? Co ja mogę zrobić na przyszłość, żeby coś innego niż czekolada mi pomogło? Tak? I w ten sposób budujemy zaufanie y, do siebie. Y, kolejne ważne aspekty, motywacja inna niż utrata kilogramów. Jeśli ja o motywacji myślę, że no właśnie, muszę schudnąć, tak, i no to wiecie, to to jest proces osiągnięty w czasie i ja dzisiaj robię pewne rzeczy, tak, no bo nie wiem, piję wodę, robię sobie fajną sałatkę odżywczą i tak dalej, czy jakiś posiłek, a nagroda w postaci utraconych kilogramów przychodzi za jakiś czas dopiero. Często ten początkowy Etap to jest takie wracanie do homeostazy, do normy kalorycznej, radzenie sobie z przejadaniem się, z epizodami objadania się i te utracone kilogramy przechodzą dopiero z czasem. Więc potrzebujesz sobie dawać tutaj cele i nagrody za małe sukcesy. Gamifikację można wprowadzić, czyli taki nawykownik, żeby sobie tam odznaczać, co się zrobiło. Poczuć się na przykład, że czuję się lepiej, czuję się lżej, lepiej mi się spało, nie wiem, mam mniejszą zadyszkę, jak chodzę po schodach. W tym szukać motywacji. Wdzięczność, tak? Kultywowanie czy budowanie tej wdzięczności również elastyczność jest ekstremalnie ważna, o tym jeszcze będę mówić, tak, żeby nie podchodzić zero -jedynkowo. i nauka tych świadomych, mądrych wyborów, nieważne, czy jestem w restauracji, czy jestem w pracy, czy w domu, że ja zawsze się siebie pytam, na co mam ochotę i czy to mi się teraz opłaca, tak, to znaczy wszystko można, nie wszystko warto, więc cały czas w kontakcie ze sobą, nie korzystanie z na przykład wyjścia na imprezę jako z jakiegoś z okazji, tak, że ja muszę się najeść pizzy, bo już potem nie będzie pizzy, okej, okay. mogę zjeść pizzę, ale może nie całą, może na przykład kawałek, a może wcześniej zjem jakąś fajną sałatkę, może się z kimś podzielę, nie wiem, może w knajpie zamówię pół porcji, a może na przykład połowę zabiorę ze sobą do domu na wynos, bo na przykład czuję, że połową się najadłam. I z tym się wszystkim wiąże taka duża uważność, tak, odzyskiwanie kontaktu ze sobą. I co jest ważne? Samoobserwacja. Myślę, że już czujesz tak z, tego, z tej części, że cały czas my, słuchanie siebie, obserwowanie siebie, co ja czuję, czego potrzebuję, gdzie to czuję w ciele. Do tego jest warto prowadzić taki dzienniczek auto-monitoringu, który pozwoli ci na to, żeby sobie zauważać pewne wzorce. Kiedy ja zawsze sięgam po tą czekoladę, kiedy czuję, właśnie, kiedy na przykład zaczynam myśleć źle o sobie, tak? Jakie są te wyzwalacze? No i co jest u Ciebie największym wyzwaniem? Jeśli na przykład Twoim największym wyzwaniem jest przejadanie się, nocne jedzenie, wieczorne jedzenie, podjadanie, to zajmij się najpierw tym, a może na przykład chaos w posiłkach, że nie, nie jest regularnych posiłków, to może właśnie postaw najpierw na regularne posiłki. Czyli tutaj ważne będzie też takie krok po kroku, Wchodzenie po takich kolejnych stopniach, kolejnych schodkach. Zostaw za sobą tą mentalność dietetyczną. Nie potrzebujesz diety, diety restrykcyjnej, tylko właśnie cały czas myśl sobie o tym, że ty zmieniasz nawyki żywieniowe. Nawet nie mów sobie, że się odchudzasz o wiele tak dla mózgu lepiej jest powiedzieć zmieniam nawyki żywieniowe bo, bo chcę być zdrowa, bo chcę być sprawna, bo chcę być długo nie wiem, aktywna zawodowo, tak? bo nie wiem chcę spędzać aktywnie czas z wnukami i tak dalej i szukaj tej równowagi szukaj tej równowagi pomiędzy odżywczym, zdrowym jedzeniem, a dawaniem sobie też tej części comfort food takiego czegoś co sprawi, że ta dieta ten sposób odżywiania będzie też dla ciebie przyjemny, bo on całościowo musi być przyjemny. Niedziel, tak, zostaw te podziały na dobre i złe, dozwolone, zakazane. Wszystko można, nie wszystko warto i umiar tutaj jest kluczem. Więc ty możesz zjeść drożdżówkę, tak? Tylko może nie codziennie, może nie całą. Tak, może się z kimś podzielisz, Może jako niekoniecznie osobny przekąska, szczególnie jak masz insulinoporność. Może bardziej jako na przykład część posiłku, nie wiem po obiedzie i wtedy na przykład zjem sobie trochę mniejszy obiad, mniej węglowodanów, a na przykład więcej, nie wiem, sałatki, jakiegoś białka, nie wiem mięsa, sera, a na przykład tą, tą doróżkę sobie dołożę jako coś ekstra przyjemnościowego. I tutaj sprawdza się ta zasada 80-20, czyli mniej więcej 20% kalorii, żeby dostarczać właśnie z tych bardziej przyjemnościowych. Jeśli potrzebujesz, tak, bo może być taki dzień, że w ogóle nie czujesz potrzeby zjedzenia, nie wiem, batonika czy, czy, czy czegoś loda, to jest OK. A czasami może będzie taki dzień, że zjesz trochę więcej, bo będziesz miała wyjście jakieś czy, czy gdzieś będziesz na imprezie. Średnio, znowu to nie apteka, nie? ale danie sobie. I tutaj można sobie to kalorycznie przeliczyć, że jeśli na przykład masz zapotrzebowanie 1800 kalorii, czy 2000 kalorii może łatwiej będzie, no to 400 kalorii to jest 20%, czyli powiedzmy jeden na przykład taki posiłek, czy dodatek do posiłku może być bardziej rekreacyjny. Natomiast to, na czym się skup, to to, żeby na pewno były te posiłki Twoje regularne i sycące, bo to jest mniejsza ochota na podjadanie i też mniejsze ryzyko przejadania się wieczornego. Bo jeśli ty nie radzisz sobie dobrze z emocjami, a jednocześnie nie jesz w ciągu dnia, no to wiadomo, że na koniec dnia no naprawdę będzie napad i będzie bardzo trudno się z nim e, pogodzić, e, tak? Jakby z nim sobie poradzić, więc pójdzie w to jedzenie. Uważność. Po czym jesteś głodna? Pytanie się siebie, ok, mam ochotę na coś zjeść? Czy to jest głód fizjologiczny czy psychologiczny? To jest bardziej głód z brzucha, czy to jest bardziej głód z głowy, taki apetyt, zachcianka, tak? Ile, na ilu posiłkach ty dobrze funkcjonujesz? Znowu to jest duża elastyczność. Niektóre osoby lepiej będą funkcjonowały na pięciu mniejszych posiłkach, ok, szczególnie jak mają hipoglimię reaktywną, czyli spadki cukru pomiędzy posiłkami ale wiele osób spokojnie będzie funkcjonowało na trzech większych posiłkach albo na przykład na czterech posiłkach. Ty również możesz sobie tą liczbę i, yy, i czas posiłków dopasowywać do siebie. No bo jeśli na przykład masz dzień, kiedy yy, tak ci się układa grafik, że wypada ci lepiej zjeść trzy posiłki, zjedz trzy. A jeżeli na przykład yy, potrzebujesz dodać ten czwarty, dodaj czwarty. Może być tak, że i, i wtedy zmniejsz te inne, tak, żeby właśnie... Sumarycznie było mniej więcej tak samo. Może być tak, że na przykład w tygodniu fajnie sobie funkcjonujemy na trzech posiłkach, ale w weekend czujemy, że chcemy jakoś tam dodatkowy podwieczorek zjeść i okej, okay, i to też jest okej. Okay. Czyli możesz sobie inaczej to ustawiać i właśnie w takiej, w takiej dużej elastyczności. I Jak te posiłki komponować i jaką zasadą się kierować? Na pewno jakby dieta śródziemnomorska i ogólnie taki, jeżeli. Masz za mało wiedzy, no to można sobie wygooglać tak, zasady diety śródziemnomorskiej, która jest najlepszą dietą, najlepiej przebadaną i, i fajnie się sprawdza, jest bardzo odżywcza. Natomiast ja mam swój własny taki model, tak, którym ja się kieruję. Jak sobie komponuję talerz, to dbam o to, żeby było odżywczo, prosto, bo nie lubię gotować i nie musisz robić gotować i nie musisz spędzać czasu za dużo w kuchni, żeby było odżywczo i dobrze. Więc szukam prostych przepisów na proste posiłki. Skupiam się na tym, żeby było smacznie, żeby każdy posiłek był smaczny. Pytam się siebie na śniadanie, czy ja dzisiaj mam ochotę nie wiem, na jajka, czy na coś na słodko, czy ciepłe, czy, czy zimne, czy bardziej chrupiące, czy bardziej takie, taka konsystencja, nie wiem, kremowa. I biorę pod uwagę to również, nie? na co mam ochotę, czy bardziej na słodko, czy na wytrawny posiłek. I czwarty aspekt, sycący. Posiłek musicie nasycić, bo wtedy też jest mniejsze ryzyko podjadania i przejadania się. Więc są takie cztery elementy tej diety, na które warto postawić. Szukaj takich sposobów na jedzenie, tylu posiłków i takich kompozycji, żebyś nie była głodna, żebyś miała poczucie, że w zasadzie to może w tak do końca życia, że to jest coś, to jest coś, co może ze mną zostać. Że czujesz, że nie zajadasz stresu i emocji. I oczywiście można czasami zjeść coś dla przyjemności, bo tu nie chodzi o to, żeby odzierać jedzenie z jego przyjemnościowych aspektów. Jemy sobie czasami nie wiem, kawkę z ciastem dla przyjemności, ale ogólnie, jakby, że masz po prostu całe wiaderko z narzędziami, co mogę zrobić, jak czuję właśnie się zestresowana, co mogę zrobić, jak na przykład czuję smutek, złość, żeby właśnie już jakby tutaj oddzielać się od jedzenia. No, i jeżeli chcesz schudnąć, to mniej więcej celujemy potem w te 20% kalorii mniej niż potrzebujemy. I to można sobie policzyć w kalkulatorach, można też fitatu użyć, ale to jest, słuchajcie, jako taki element top of the top czyli ten deficyt kaloryczny powinien być uzyskany przez te trzy pozostałe elementy. Także, jeżeli do tego dołożysz jedzenie takie uważne, że. Będziesz właśnie na przykład kończyć zostawiając coś na talerzu. Jeżeli poczujesz już sytość, y, zmniejszysz trochę porcje, lepiej skomponujesz posiłki, no to y, ten deficyt kaloryczny bardzo często z mojego doświadczenia on się y, objawia, że tak powiem, intuicyjnie, bo y, po czym poznać, że jesteś w, deficy, w deficycie kalorycznym? No tylko i wyłącznie po tym, że chudniesz, że jest trochę luźniej w ubraniach. Bo co z tego, że jesz z rozpiską, jak na przykład nie chudniesz? To znaczy, że Twój organizm funkcjonuje na takiej ilości kalorii, którą dostarcza, że być może nauczył się być w trybie oszczędnościowym. Więc tutaj ważniejsze jest to, co się dzieje z Twoim organizmem, niż to, co mówią kalkulatory w internetach. No i nie zapominaj o tych czynnikach psychologicznych. Jeśli twoim problemem jest perfekcjonizm, trzeba to przepracować, bo inaczej będziesz miała takie poczucie, że w zasadzie to nic nie robisz i nie możesz siebie za nic pochwalić. Niskie poczucie własnej wartości, tak? to też samoocena, duża samokrytyka. Ważne, żeby też z tym sobie to przepracować, bo inaczej będzie ci trudno, bo będziesz na przykład sięgać po jedzenie z przyczyn też emocjonalnych, tak? bo ciągle będziesz sobie dowalać, że powinnaś więcej zrobić. Napadowe przejadanie się, tak zwany binge eating disorder, tak, też. Jeżeli coś takiego się dzieje, to tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żeby skorzystać ze wsparcia takiego psychodietyka albo psychoterapeuty, czasami się tacy zdarzają, którzy się specjalizują w tym w wspieraniu osób właśnie przejadających się w sposób taki napadowy, bo to ma podłoże psychologiczne i to nie ma nic wspólnego z brakiem silnej woli. Trudniej może być oczywiście, kiedy się pojawia otyłość olbrzymia, tak? kiedy się pojawiają choroby, insulinoporność, bo tutaj będzie trudność w odczuwaniu sytości i ważne będzie to wszystko, co tutaj, o czym tutaj mówimy, tak, żeby postawić nasycące posiłki, żeby dopasować regularność tych posiłków pod insulinoporność, ale znowu tutaj. Te same zasady mają zastosowanie, że szukasz, czy te śniadania białkowo-tłuszczowe to na pewno są dla Ciebie, czy ten post przerywany, to aby na pewno jest dobry w takim wymiarze, w jakim chcesz go tam cisnąć, tak wzoru tak jedynkowo, że tam po 17, to już nie jem. No nie, i tutaj też będzie bycie tym ekspertem od siebie. Niedoczynność tarczycy może utrudniać, jeśli są niewyrównane hormony tarczycy. I to też warto, żeby jakby no, zwrócić na to uwagę i być pod opieką po prostu endokrynologa. To, co działa, to po prostu działanie krok po kroku, tak? Małe kroki, nie myślenie o tym, ile jeszcze przede mną, tylko co zrobiłam dzisiaj. Podzielenie, tak, mówi się o takim zjeść tego słonia po kawałku, więc podzielenie tego zadania pod tytułem zmieniam tory, tak, tego stylu odżywiania na zdrowszy, podzielenie tego na etapy, na mniejsze zadania i krok po kroku dokładanie kolejnych, kolejnych rzeczy, tak, z dużą też taką elastycznością. Tutaj przykładowo, jak może wyglądać twój proces, tak? Możesz sobie zacząć od zdrowych śniadań. Potem jak już poczujesz, że te śniadania są, masz pomysły, fajne, to dołóż regularne posiłki pozostałe. Skup się na emocjach, skoncentruj się na tym, żeby nie podjadać, tak? Może dołóż jakąś aktywność fizyczną, którą lubisz, skup się na badaniach profilaktycznych, tak, na końcu jak nie chudniesz, wprowadziłaś te wszystkie rzeczy, możesz sobie policzyć na przykład przez 3-4 dni swoją kaloryczność tego, co jesz, no i na, na tej podstawie na przykład jakoś skorygować, tak, zmniejszyć porcję, a może troszkę przemodelować talerz. Żeby zbliżyć się do tego deficytu kalorycznego. To jest tylko i wyłącznie przykład, bo każdy z was, każda z Was potrzebuje znaleźć swój własny sposób. I to jest trudne, bo ja poruszyłam tylko wierzchołek góry lodowej tak naprawdę różne aspekty tutaj starałam się, żeby to było tak no, zwarcie i, i, i szybko, żeby też tego nie rozwlekać. Ale tak, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trudne, to jest trochę taki labirynt, wiem, gdzie jestem, wiem, chcę gdzie być, ale w tej drodze przez ten labirynt mogę do różnych ślepych załóg dojść. Więc jeżeli potrzebujesz wsparcia i też taką czujesz chemię ze mną, tak? bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby czuć po prostu daną osobę. No bo przecież będziesz, jeżeli się zdecydujesz na współpracę indywidualną, to, to będziemy rozmawiać, czy, czy słuchać, na przykład, jeżeli to jest kurs. To zerknij, tak? Konsultacje indywidualne zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli czujesz, że potrzeba Ci takiego wsparcia indywidualnego. Na mojej stronie znajdziesz opcję zakładkę konsultacje indywidualne i tam też można pierwszą taką konsultację wstępną umówić bezpłatnie, żebyśmy chwilkę sobie jeden na jeden porozmawiały online, tak, na Google Meetie najczęściej czy na Skype i wtedy sobie ustalimy, czy, czy to jest dobry kierunek. Natomiast bardzo Cię zachęcam też do przyjrzenia się kursowi, który ja przygotowałam: odchudzanie od kuchni, dlatego że to jest oczywiście ekonomicznie taka bardziej dostępna opcja i zdaję sobie z tego sprawę. A też przygotowałam taki pakiet, gdzie można kupić jednocześnie kurs i pakiet konsultacji indywidualnych, i wtedy wychodzi to najbardziej korzystnie. Sam kurs składa się z nagranych lekcji wideo 53 lekcje. One są dostępne w formie właśnie takiej do oglądania na telefonie bądź na komputerze, ale też można MP3 samo audio ściągnąć i sobie słuchać nim na spacerze. Do każdej lekcji są materiały różne. Jest też taki materiał PDF zbiorczy, taki e-book, który zawiera no, taką najważniejszą wiedzę z kursu. Ta edycja nie będzie wspierana takimi dodatkowymi live'ami, ale zostawiam dla Was na grupie Facebookowej dostęp do sześciu webinarów live, które się odbyły wcześniej i można sobie odsłuchać. To są też takie krótkie live'y, które wspierają poszczególne moduły i tak mają Was zmotywować do tego, żeby taką sobie szybką powtórkę zrobić. No i jest jeszcze bardzo dużo dodatkowych bonusów. Jeśli zakupisz kurs, to od razu po zakupieniu kursu dostajesz link do zalogowania się do platformy kursowej, i tam masz to, co już powiedziałam, tak? te moduły wideo. Można pobrać w PDF-ie podsumowania, można również pobrać te trójki do odsłuchania. I tutaj tak szybko przelecę przez tą zawartość kursu, natomiast wszystko to też będzie opisane, jak masz ochotę przejrzeć dokładnie, to. Znajdziesz na stronie. W pierwszym module szczegółowo tłumaczę o tym, na czym polega w ogóle zdrowe odżywianie, czyli m.in. o tym odżywianiu w stylu OPS, odżywczo, prosto, smacznie, sycąco, jak komponować posiłki, żeby nie być głodną, jak sobie te posiłki porozkładać, i tutaj rozprawiam się też z różnymi mitami w dietetyce. Moduł drugi jest poświęcony odchudzaniu już stricte, czyli jak się odchudzać zdrowo, cóż to jest ten bilans kaloryczny, skąd masz wiedzieć, ile coś ma kalorii, czy jest jakiś i jaki rozkład składników, po czym poznać, czy chudny, jak zmierzyć ten progres, jak szukać tej motywacji też tutaj. I trzeci moduł, słuchajcie, niezwykle istotny i wiem, że on wielu osobom bardzo pomaga. Możecie nawet zacząć od oglądania kursu od tego modułu. Trochę o tym, skąd się bierze efekt jojo jako wprowadzenie, ale bardzo dużo tu jest o tym, dlaczego jemy, jakie są funkcje jedzenia, czym jest to jedzenie emocjonalne, jak rodzić sobie z zachciankami, skąd brać motywację, jak wzmacniać silną wolę. No i o samoakceptacji bardzo ważna lekcja. Czwarty moduł to już jest taka praktyczna podpowiedź. Jak się zaprzyjaźnić z kuchnią? Jak to zrobić, żeby to ogarnąć w takim. Pomimo tego, że jesteśmy po prostu bardzo zabieganymi kobietami najczęściej, tak? Jak konkretnie to zrobić? I ja tutaj się w tej lekcji dzielę słuchajcie moim własnym doświadczeniem, jak ja też zmieniałam swoje odżywianie na zdrowsze, dlatego że no, sama osobiście pochodzę z prawie tam Podlasia, więc u mnie w domu się gotowało właśnie kuchnię polską, a ja się uczyłam, tak można powiedzieć, jednocześnie wtedy jeszcze pracując w korporacji na pełnych obrotach, jak to wszystko wprowadzić do, do domu, tak? jak czytać etykiety, co warto wybierać w sklepie, jak sobie zapasy planować tak i jak to zrobić, żeby było w domu, z czego coś tam zrobić. Piąty moduł gotowanie w praktyce. Konkretnie, co, jak warto rozwiązać sytuacje, kiedy nie lubicie gotować? Jak gotować, czy gotować na dwa czyli co zrobić, jak się ma rodzinę? Różne moje. Tipy, triki jak gotować łatwiej. Skąd brać pomysły? Kuchnia zero waste, jak nie marnować, tak? Jak nie marnować? Jak co można mrozić na przykład? Jak sobie tutaj ogarnąć to, żeby po prostu no też nie marnować, bo to marnowanie też jest często taką zmorą po prostu tych różnych diet i zdrowego odżywiania. No, i na zakończenie moduł szósty, jak zapobiegać starym nawykom, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o różne sygnały ostrzegawcze, jak z tej diety wyjść, czy też innymi słowy, jak sobie radzić z różnymi odstępstwami, bo tutaj też się mogą pojawiać jakieś zwątpienia, ale ja was uczę tego, jak na ten dobry kurs wrócić. Tutaj graficznie jest, co się pojawia w kursie, oprócz tego, o czym powiedziałam, jest też kalkulator zapotrzebowania kalorycznego, gdzie można sobie sprawdzić. Jest na przykład kaloryczność ciąga do pobrania w postaci Excela, w postaci PDF-a na lodówkę, jest również są dwa takie e-booki z różnymi przykładowymi posiłkami, z inspiracjami właśnie, jak sobie te posiłki można tworzyć. Można też oglądać kurs na telefonie, nie wiem, gdzieś tam jadąc w, w, w autobusie czy, czy będąc w, w, w parku. A jako bonus macie jeszcze kilka ważnych rzeczy. Cztery nagrania z takiego programu, który się odbywał w ubiegłym roku. Stwórz swój plan na skuteczne odchudzanie. I to jest takie jeszcze wsparcie tak, tego całego kursu. Jest medytacja, którą nagrałam specjalnie dla właśnie kursantek. Ja osobiście nagrywałam dla Was medytacja akceptacja ciała. Dla wszystkich osób, które właśnie no, zmagają się z takim silnym niezadowoleniem z ciała. Jest również godzinne szkolenie zrozumieć insulinooporność. Dla tych z Was, które zmagają się z insulinoopornością, to tu jeszcze będą takie dodatkowe wskazówki, co, na co zwrócić uwagę, żeby ta, ta wasza dieta była dopasowana pod właśnie to, tę sytuację insulinooporności. Także jeśli kurs Cię zainteresował, to zajrzyj na stronę, zaraz tutaj podam link, i tam zobacz, bo jest aktualnie promocja, jest niższa cena i są też pakiety. Jeśli się zdecydujesz, to w momencie, kiedy zakupisz kurs. Natychmiast dostajesz do niego dostęp i możesz od razu przerabiać, tak? Natomiast przerabiasz we własnym tempie. Jesteś też w grupie na Facebooku, jeżeli ja na przykład w kolejnych edycjach organizuję później jakieś dodatkowe, nie wiem, live y czy spotkania, to wszystkie kursantki są na jednej grupie i też można z tego korzystać. Myślę sobie, że w ramach tego tej edycji też pewnie jakiś zrobię taki ekstra live, ale nie, nie chcę na razie tutaj obiecywać, nawet jeżeli on będzie, no to będzie też zapisany to będziesz miała też taką informację mailem bo też jestem w kontakcie z tymi osobami, które kupiły kurs w kontakcie mailowym jeśli chcesz sprawdzić ten kurs to tutaj możesz wejść albo na stronę www.szczęściotuchni.pl Albo bit.ly łamany na kurs OOK, albo tutaj sobie ten kod QR sobie zeskanować. No i tam wszystko sobie przeczytasz o tym, jakie są pakiety, możesz sobie dokładnie jeszcze obejrzeć ten kurs. Tam jest też nagrany filmik o tym, jak wygląda platforma od środka kursowo, więc sobie zobaczysz, czy to jest trudne, czy łatwe. W mojej ocenie jest bardzo łatwe, bo naprawdę tutaj nie ma jakichś reklamacji czy... Czy, czy pytań, natomiast jeżeli byś miała, to oczywiście zapraszam do kontaktu. I są również udostępnione dwie darmowe lekcje, więc można sobie po prostu dwie lekcje obejrzeć z tych 53 i zobaczyć, jak to w ogóle wszystko wygląda. Okej, okay. ja Ci bardzo dziękuję za to, że obejrzałaś ten webinar. Myślę sobie, że to dużo z Twojej strony takiego wkładu w to, że, że widzisz i chcesz szukać innych rozwiązań niż odchudzanie się przez diety. Jeśli masz ochotę podzielić się ze mną feedbackiem, czy, czy ten webinar Ci pomógł, w czym Ci pomógł, to oczywiście jestem do Twojej dyspozycji. Znajdziesz mnie na social mediach, na Instagramie, na Facebooku. Możesz do mnie napisać wiadomość prywatną, ale też tutaj widać trochę taki mailem biuro małpaszczęśrodków.pl. Biuro biuromałpa szczęście od kuchni.pl, gdzie możesz wysłać mail i też będzie mi miło, jak, jak się podzielisz swoim feedbackiem. Bardzo Ci dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki. Pamiętaj o tym, żeby podejść do siebie z dużą życzliwością i z dużą cierpliwością. Porzysz ten swój perfekcjonizm, to, żeby było szybko, skup się na tym, żeby było skutecznie żeby poszukać takiego stylu odżywiania, który będzie mógł zostać z tobą na dłużej. Pozdrawiam cię serdecznie.